Więc, szanowni państwo, witamy serdecznie, dziękuję uprzejmie za państwa obecność. Więc jako zespół do spraw rozliczeń rządów PiS spotykamy się dzisiaj w szalenie istotnej kwestii. W kwestii wysłuchania specjalistów z Narodowej Izby Kontroli, badających działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I teraz, szanowni państwo, NCBiR powinno służyć tak naprawdę za taki motor napędowy, za spiritus movens polskich innowacji, technologii i sprawienia tego, żeby polska gospodarka była konkurencyjna i była innowacyjna na skalę światową. I zamiast tego z państwa raportów nieraz czytaliśmy, że wynika to, że niestety dostrzeżone zostało cały szereg nieprawidłowości, rażących nieprawidłowości, często od zbytnich ingerencji politycznych, po próbę marginalizacji roli niezależnych ekspertów, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące kluczowego finansowania, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, technologię i nowoczesne badania. Bardzo dziękuję tutaj państwu za obecność. Są z nami pan przewodniczący Roman Giertych, pan poseł Roman Giertych, pan poseł Przemysław Witek, pan poseł Marcin Józefaciuk, pan poseł Piotr Kandyba oraz pani poseł Katarzyna Kierzyk-Koperska. Chciałabym również serdecznie przywitać i bardzo podziękować państwu za obecność i gotowość do wysłuchania państwa, pana Janusza Pawelczyka, pełniącego obowiązki dyrektora delegatury NIK w Białymstoku oraz głównych specjalistów kontroli państwowej, pana Jakuba Dąbrowę, pana Roberta Sieńko i panią Magdaleną Krakowską-Wąż. Więc serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, bardzo dzisiaj ważny temat dotyczący ogromnych funduszy, które zostały zmarnotrawione. Fundusze, które miały pójść na rozwój naszej nauki, na rozwój technologii, na bogacenie również naszej myśli naukowej, a tymczasem w dużej mierze zostały przeznaczone na cele partyjne, na cele polityczne, na cele, które nie mają nic wspólnego z zadaniami, do którego służy NCBiR. Nasz zespół Koalicji Obywatelskiej do spraw rozliczenia PiS krok po kroku przygotowuje pełne rozliczenie wszystkich ważnych tematów, wszystkich ważnych afer, które się działy w ciągu ostatnich lat. Nie odpuścimy, proszę państwa, niczego. Każda złotówka będzie rozliczona. Każda możliwa złotówka do odzyskania będzie odzyskana. Wszystko merytorycznie, tak jak dzisiaj, korzystając z tego, że mamy najlepszych specjalistów z Najwyższej Izby Kontroli, którzy badali przez miesiące tę kwestię, merytorycznie będziemy starali się krok po kroku wszystko przedstawić. Również państwu przedstawić, żebyście państwo wiedzieli, co się stało z tymi pieniędzmi, bo to są państwa pieniądze. To nie są pieniądze NCBiR-u, to nie są pieniądze Prawa i Sprawiedliwości, to nie są pieniądze, nawet można powiedzieć, rządowe, to są pieniądze podatników, które zostały przeznaczone na określone cele, a które zostały zmarnowane. Dlatego też uważam, że badanie stopniowe, rozliczanie, pokazywanie i na końcu to, co będziemy się zajmować w następnym etapie naszej działalności, czyli w pewien sposób nadzorowanie procesu rozliczania tego karnego i cywilnego przez prokuraturę, przez prokuraturę generalną, przez inne właściwe służby, to wszystko będzie, proszę państwa, zrobione. I każdego dnia, każdego tygodnia nasz zespół będzie pokazywał te rzeczy i nie ustaniemy, dopóki nie zrealizujemy tej obietnicy, którą państwu żeśmy złożyli, że rozliczymy PiS do końca. Nikt nie będzie cofał nogi, nikt nie będzie się wahał, nikt nie będzie w żaden sposób krył tych spraw. Chciałbym też przypomnieć prokuratorom, którzy niekiedy kryli różnego rodzaju nadużycia poprzedniej władzy, że ten czas się skończył. Że pomimo, iż mamy wiele trudności związanych z budowaniem nowej prokuratury, to ci, którzy kiedyś w jakiś sposób przewlekali te postępowania, albo teraz myślą, że ten czas jeszcze się nie skończył, oni również odpowiedzą w sytuacji, w której mamy oczywiste przestępstwa, a nie ma wszczynanych postępowań, nie ma wszczynanych spraw, nie ma realizowanych działań, które w niektórych przypadkach są oczywiste. I z pewnością w jednym momencie również nasz zespół
zajmie się tą bezczynnością, która czasem kłuje w oczy. Myślę tu bardziej o przeszłości niż o teraźniejszości, ale również trzeba pamiętać o tym, iż ta zmiana w prokuraturze, która następuje, musi mieć charakter dosyć skuteczny, tak żeby obywatele mogli to obserwować na co dzień i żeby wszystkie sprawy, które trafiają do prokuratury, były realizowane zgodnie z kodeksem postępowania karnego, a nie zgodnie z regulaminem Prawa i Sprawiedliwości, które nakazywało ścigać przeciwników, podsłuchiwać swoich, a na końcu chronić tych, którzy byli z prezesem. Bardzo proszę, panie dyrektorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja w pierwszym rzędzie chciałbym podziękować za to zaproszenie wraz z zespołem. Mam nadzieję, że postaram się państwu przybliżyć w takim syntetycznym skrócie tak naprawdę, co kontrolerzy ustalili w toku tej kontroli. Ja tylko dla tych niezorientowanych dodam, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jedna z największych instytucji w Europie, która dystrybuuje środki zarówno unijne, jak również krajowe. To są gigantyczne kwoty w skali roku sięgające miliardów złotych. Dodam tylko, że w przeciągu ostatnich 15 lat, bo tak datuje się powstanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatkowano ponad 60 miliardów złotych. I przejdę do kontroli. Szanowni państwo, ta kontrola, ona była odpowiedzią na doniesienia zarówno medialne, jak i też zainteresowanie społeczne. Ta kontrola dotyczyła, tak pierwotnie przynajmniej zakładaliśmy, organizacji przyznawania środków w ramach konkursu Szybka Ścieżka, ale bardzo szybko ta kontrola przeistoczyła się tak naprawdę na skutek licznych dowodów, które pojawiały się w toku czynności kontrolnych, w tym przesłuchań. Dodam tylko, że w toku tej kontroli przesłuchaliśmy kilkudziesięciu świadków. Dokonaliśmy również czynności oględzin, zabezpieczenia setek tomów akt i wynik tych ustaleń, no powiem szczerze, ja mam dość bogate doświadczenie, jeśli chodzi o kontroling, to wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Po jeszcze przedstawieniu państwu w tym syntetycznym skrócie naszych ustaleń, to jeszcze kilka słów na tematy, które są bardzo ważne. Ja tylko dodam, że szanowni państwo, mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem systemowym i wydaje się, że liczymy również na to, że zarówno ten raport, jak i nasze informacje, które państwu przekażemy, jesteśmy otwarci na przekazanie ewentualnie szczegółowych, bardziej szczegółowych. To jest bardzo ważne, bo w perspektywie kolejnych lat mamy wydatkowanie kilkudziesięciu miliardów złotych w ramach funduszu FEG i również wydatkowanie tych środków według naszej oceny musi dojść do zmiany systemowej, do zmiany, która będzie gwarantem wydawania tych środków w sposób prawidłowy, rzetelny, a przede wszystkim zgodny z prawem. Ja za chwilę jeszcze na podsumowanie głos zabiorę, oddam teraz głos głównemu specjaliście kontroli państwowej Robertowi Sieńko i zaczniemy pokrótce przedstawiać państwu wyniki kontroli. Bardzo proszę. Bardzo prosił tam państwa z tyłu, żeby ściszyć troszeczkę rozmowy, bo teraz mamy główny element naszego spotkania. Dzień dobry, Robert Sieńko, Najwyższa Izba Kontroli. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o naszą kontrolę, którą przeprowadzaliśmy w okresie od marca do końca sierpnia 2023 roku, skupiła się ona na przygotowaniu i realizacji konkursu i szczególną uwagę również zwróciliśmy na dwa projekty, które były najbardziej wartościowe. Były to projekty, które miały uzyskać najwyższe wartości dofinansowania. W toku tej kontroli, tak jak tu wspomniał dyrektor, stwierdziliśmy szereg innych ryzyk związanych z funkcjonowaniem NCBR-u, które znacząco wykraczają poza zakres samego konkursu i te ryzyka są związane zarówno z nadzorem nad NCBR-em, z działalnością samego centrum, jak i z funkcjonowaniem podmiotów zależnych od NCBR-u. W wyniku kontroli też stwierdzono właśnie szereg naruszeń, nieprawidłowości związanych z przygotowaniem samego konkursu, o których przedstawienie tutaj poproszę moich kolegów i koleżankę. Także przekazuję głos Jakubowi. Dzień dobry, Tombrowa Jakub, główny specjalista kontroli państwowej. Szanowni państwo, w toku kontroli stwierdziliśmy wiele nieprawidłowości. Ja przedstawię najistotniejsze. W procesie wyboru projektu do dofinansowania naruszono zasady przejrzystości, rzetelności i bezstronności, o których mowa w artykule 37 ustęp 1 ustawy wdrożeniowej.
Wynikało to poprzez budzące wątpliwości zainteresowanie dyrektora centrum konkretnymi projektami biorącymi udział w ocenie. I tak, na polecenie ówczesnego dyrektora NCBR-u przekazywano mu informacje o etapach oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie. Ponadto w przypadku jednego wniosku o najwyższej kwocie dofinansowania, przewodniczący panelu ekspertów oceniający wniosek przekazywał dyrektorowi NCBR informacje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę wniosku. Przekazywał mu również kopię tego wniosku. Ponadto dyrektor NCBR wysyłał wiadomości mailowe do ekspertów w trakcie oceny wniosków, w której sugerował bardziej liberalne ocenianie jednego z elementów budżetu projektu, to jest wynagrodzeń kadry badawczej. I tą nieprawidłowość przedstawia infografika, którą zamieściliśmy w naszym wystąpieniu. Kolejna nieprawidłowość to brak niezwłocznego, indywidualnego powiadomienia każdego wnioskodawcy o zmianach regulaminu. Przede wszystkim w zakresie wydłużenia terminu składania wniosków, co prowadziło do nierównego traktowania wszystkich wnioskodawców. Powyższe mogło mieć negatywny wpływ na sytuację wnioskodawców, którzy mieli problemy techniczne ze składaniem wniosków w ostatnich godzinach naboru wniosków. Takie problemy występowały w trakcie ostatniego dnia składania wniosków. I niepowiadomienie tych wnioskodawców o odłożeniu naboru pozbawiło ich możliwość wycofania wniosków i ponownego ich złożenia po dokonanej korekcie. Kolejna nieprawidłowość to niejasne zasady wyboru ekspertów do oceny wniosków. W obowiązujących regulacjach NCBR brak było zasad tworzenia składu paneli ekspertów spośród ekspertów, którzy spełniali podstawowe kryteria do oceny wniosków. Ograniczało to transparentność i przejrzystość takiego wyboru. Kolejne ustalenia nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym to dokonywanie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie przez pracowników spółki zależnej od NCBR, co stanowiło naruszenie regulacji wewnętrznych, a także niezachowanie obowiązujących terminów w zakresie ustalania oceny projektów oraz sporządzania przez eksperta wiodącego uzasadnienia oceny projektu. Jako stan problemowy stwierdziliśmy brak jednoznacznych zasad przeliczania wnioskowanej kwoty dofinansowania wyrażonych w złotówkach w odniesieniu do limitów wyrażonych w euro. Powyższe prowadziło do sytuacji, w których wnioskodawcy nie znali górnego limitu dofinansowania, o które mogły się ubiegać. To prowadziło również do sytuacji, w której eksperci oceniający wniosek musieli ocenić, czy wnioskowana kwota spełnia wymóg w zakresie limitów, nie znając tak naprawdę pułapu tego limitu. Powyższe mogło prowadzić do różnych interpretacji przepisów oraz niejednakowego traktowania potencjalnych beneficjentów. Kolejny stan problemowy przedstawi kolega. Tak, przechodząc do kolejnego stanu problemowego, który stwierdziliśmy w trakcie kontroli, powoduje on szereg ryzyk. Była to kontrola Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas której dokonano ponownej oceny merytorycznej 25 wniosków wcześniej pozytywnie ocenionych, zamieszczonych na liście rankingowej. Po tej kontroli ministerstwo zaleciło NCBR usunięcie 12 wniosków z tej listy rankingowej. Pomimo, że przepisy ustawy, wytyczne ani porozumienie zawarte między ministrem a NCBR nie dawało dla ministerstwa takiej możliwości, żeby dokonywać ponownej oceny merytorycznej wniosków, co skutkowało tym, że obecnie wnioskodawcy są bardzo często na ścieżkach sądowych i domagają się odszkodowań z zakresu tego, że zostali bezprawnie usunięci z listy rankingowej. Ja tylko dodam, Szanowni Państwo, że to są kwoty sięgające setek milionów złotych i pomimo poinformowania kierownictwa NCBR-u przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku kontroli, niestety nie konwalidowano tego problemu i on w tej chwili narasta. W wyniku kontroli też zawarliśmy 6 wniosków pokontrolnych. Większość z nich dotyczy kwestii formalno-proceduralnych związanych z przeprowadzaniem konkursów,
Bardzo istotną kwestią jest kwestia związana z ekspertami. Tak jak tu wspominał pan przewodniczący, bardzo istotna kwestia, żeby zachować niezależność ekspertów. Trzeba też mieć przejrzyste zasady ich wyboru i doboru i bardzo ważną kwestią jest to, żeby ci eksperci zewnętrzni byli wybierani na jasnych, precyzyjnych zasadach. Także dziękuję. Z mojej strony wszystko. Teraz przekazuję głos koleżance. Ja zanim Magda, szanowni państwo, a teraz przejdziemy do kwestii, które w toku kontroli uzmysłowiły nam, jak rzeczywiście funkcjonuje ta instytucja. Będziecie państwo mieli też cytaty z zeznań bardzo wysokich funkcjonariuszy, mówię o szczeblu ministerialnym. To też będzie obrazowało, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, z jaką skalą ryzyk i nieprawidłowości. Magdalena Krakowska-Wąż, Najwyższej Izby Kontroli. Proszę państwa, w naszej kontroli zidentyfikowaliśmy szereg potencjalnych nieprawidłowości również na poziomie Ministerstwa Rozwoju i Polityki Regionalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad NCBR-em, wyboru kierownictwa tej jednostki oraz realizacji zadań instytucji, która zarządzającej programem Inteligentny Rozwój. Przede wszystkim w naszych zeznaniach przytoczę zeznania ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Jacka Żalka, który stwierdził nam w pierwszych słowach, że w ministerstwie nie mieliśmy realnego nadzoru właścicielskiego nad NCBR-em. Zeznał nam, że wszystkie dokumenty, które były przygotowywane w ministerstwie, przygotowała jego sekretarka. Nie wiemy, czy miała jakiekolwiek wykształcenie prawnicze i uprawnienia, żeby w ogóle to robić, tak? Kolejne ustalenie to jest próba ograniczenia roli niezależnych ekspertów zewnętrznych, o których mówił już mój przedmówca. To też budzi nasz niepokój związany z dystrybuowaniem środków, przede wszystkim z obiektywną oceną tych projektów, tak? Oraz na to natrafiliśmy przede wszystkim, co jakby wybijało w ramach tej kontroli, tak? Czyli wpływ polityków na działania i NCBR-u. Projekty miały być realizowane na pewno Karol Kuch. Pan Karol Kuch to jest doradca PO dyrektora pana Pawła Kucha, który jest jego bratem i który miał duże uprawnienia w NCBR-ze. Wspominał nam nieraz, że sponsor życzył sobie realizacji swoich projektów. Takim polem realizacji miał być NCBR Investment Fund, to jest spółka zależna w 100% od NCBR-u. Tam na pewno miały być realizowane projekty Bielana. Spółka jest powołana do komercjalizacji badań przemysłowych i w projektach, które otrzymały dofinansowanie w NCBR-ze. Również kolejny slajd prezentujący państwu te ustalenia, czyli wpływ polityków na działalność NCBR-u. Konsultowałem z nim, czyli domyślę Adam Bielan, wszystkie ważne decyzje kadrowe. Tak, w naszej kontroli wykazaliśmy, że pan Adam Bielan miał bardzo duże wpływy na politykę kadrową w centrum. To on tak naprawdę ustalał, kto ma zostać danym doradcą i przede wszystkim, kto będzie kierował NCBR-em. Polityka kadrowa wyglądała następująco. Po przejęciu NCBR-u przez pana Pawła Kucha zwolniono 20 doświadczonych dyrektorów z NCBR-u, a na ich jakby miejsce powołano 9 wysoko, bardzo wysoko płatnych doradców, którzy działali w NCBR-ze na zasadzie upoważnień dyrektora, czyli PO dyrektora. Od 12 do 30 tysięcy złotych. Co ważne, niektórzy z tych doradców mieli finansowane wynagrodzenie z pomocy technicznej, czyli z funduszy unijnych. To jest zastanawiające. Kolejny slajd, niepowołanie na stanowiska dyrektora Centrum Osób Rekomendowanych. To były dwa przypadki. W pierwszym przypadku w 2022 roku, po ogłoszeniu konkursu na dyrektora NCBR-u, mamy tutaj zeznania świadka, który wskazał nam, że były próby nakłonienia członków komisji do przegłosowania na stanowisko kierownika jednostki pana Pawła Kucha, co do którego były wątpliwości, czy spełnia w ogóle warunki, aby być dyrektorem ustawowym. Były tutaj
zeznania, które wskazywały nam, że no my mamy pewne wątpliwości, czy ten pan wtedy mógł w ogóle wygrać ten konkurs. Również był tak zwany plan dotyczący, co gdyby nie powołać pana Pawła Kucha na to stanowisko, wtedy po prostu konkurs miał być nierozstrzygnięty i pan Paweł Kuch miał zostać dalej na 6 miesięcy PO dyrektora centrum. Wbrew przepisom ustawy. Kolejny slajd dotyczący powierzenia stanowiska prezesa w spółce zależnej od NCBR, czyli NCBR Plus. Tam był jakiś cytat dotyczący przekupstwa kogoś, pani dyrektor. To jest cytat. Zeznań. To jest, szanowni państwo, treść zeznań. I oczywiście no, zeznania składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Była jakaś próba, dowiedział się, że była próba przekupstwa pani dyrektor z ministerstwa za poparcie Pawła Kucha na dyrektora centrum, tak? Tak. Chodziło o ekspertów zewnętrznych i o ich wpływ na ocenę projektów. Tylko dodam w tym miejscu, że szanowni państwo, jeden z elementów działania tych osób, które zarządzały, to było wyeliminowanie, mówiąc oczywiście w tym cudzysłowie, ekspertów zewnętrznych i wdrożenie procedury składającej się z ekspertów wewnętrznych. No co oczywiście powoduje, że mamy potencjalny wpływ na decyzję. Takie były założenia, pewne działania podejmowane na poziomie i ministerialnym, i NCBR-u, ale też na poziomie komitetu, który odpowiadał, składał się z urzędników ministerstwa. A przepraszam, a wiecie państwo może, jaki był procent rozstrzyganych wniosków w podziale na ekspertów zewnętrznych, wewnętrznych i ilu z wewnętrznych dawało jakby pozytywną rekomendację, a ilu negatywną, i tak samo w przypadku ekspertów zewnętrznych. Czy jest taki podział? Znaczy w tym konkursie każdy z wniosków był oceniany przez ekspertów zewnętrznych i część wniosków również przez eksperta wewnętrznego. Jeżeli była taka możliwość, żeby zapewnić ekspertowi wewnętrznemu, żeby brał udział w ocenie projektu, wtedy był jeden ekspert wewnętrzny. Natomiast standardowo z trzech ekspertów, dwóch co najmniej było ekspertami zewnętrznymi. Więc w przypadku tego konkursu jakby taka statystyka nie wystąpiła. Natomiast NCBR wewnętrznie pracownicy wskazywali na szereg ryzyk w przypadku dyrektorowi Kuchowi, tak? Na szereg ryzyk w przypadku, gdyby trzeba było powołać tylko i wyłącznie ekspertów wewnętrznych. Raz, że trzeba by było znacząco zwiększyć finansowanie NCBR-u. Dwa, to te ryzyka właśnie, ryzyka wpływów, tak, które pracownicy znali z poprzednich lat, z poprzednich konkursów, które były przy programach czy krajowych, czy unijnych, tak, gdzie byli eksperci wewnętrzni. Czy eksperci zewnętrzni byli pewnym gwarantem niezależności? Proszę państwa, następnie w 2023 roku pan minister Grzegorz Puda ogłasza konkurs na dyrektora NCBR-u i tutaj też zastanowiła nas bardzo sytuacja, w której komisja rekomendowała jednego z kandydatów dla ministra w celu powołania go na dyrektora, po czym pan minister zwlekał z jego powołaniem, bodajże 4 miesiące nawet, pan Jakub Pawlikowski, który został rekomendowany, no, pisał pisma do pana ministra, co w sytuacji, gdy on jest rekomendowany, a konkurs jest dalej nierozstrzygnięty, tak? Następnie mamy informację, że tak jak tutaj państwo widzicie, na rozmowę w ministerstwie z ministrem Grzegorzem Pudą zostałem zaproszony na początku czerwca bieżącego roku. Po około miesiącu tej rozmowy podjąłem decyzję o rezygnacji z powołania na stanowisko. I tutaj najważniejsza kwestia, pan Jakub Pawlikowski został prezesem spółki NCBR Plus. Szanowni państwo, wyglądało to tak, że po kilku miesiącach korespondencji w wygranym konkursie w sposób formalno-prawny zatwierdzonym, pan profesor pojawia się w ministerstwie po rozmowie, nie za długiej, pojawia się następnie na spotkaniu z dyrektorem NCBR-u i w ciągu dość krótkiego okresu czasu zostaje prezesem. Niestety z pominięciem korporacyjnych uwarunkowań, czyli rada nadzorcza, wybór i tak dalej. My oceniamy to w sposób rzeczywiście mogący naruszyć przepisy prawa karnego. Koniec końców oczywiście pan profesor został prezesem spółki zależnej NCBR-u. Kolejne tutaj ustalenie,
które Państwu zaprezentuję, to jest przeniesienie do Radomia siedziby utworzonej pod koniec 2021 roku spółki NCBR Akces Spółka z o.o. I co według zeznań świadków nastąpiło na zlecenie europosła Adama Bielana. Proszę Państwa, z naszych informacji wynika, że nie ma żadnych analiz dotyczących przeniesienia tej spółki do Radomia. Żadnych. To jest budżet tej spółki na komercjalizację badań. Mhm. Spółka nie rozpoczęła działalności i nie wykazywała aktywności, do której tak naprawdę została powołana. Zatrudniono tam osoby z kręgu bliskich znajomych. A czy znamy, panie dyrektorze, koszty przeniesienia i wartość nowej siedziby? Nie, tego nie badaliśmy. Mam pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi? Mówimy o spółce. No, spółka została przeniesiona. Spółka wypłacała wynagrodzenia osobom zatrudnionym, które nie wykonywały zadań, które wynikały ze statutu spółki. Czyli coś, co te 250 milionów, co się stało? No, te pieniądze w naszej ocenie zostały wydatkowane w sposób nieefektywny, bo generalnie spółka nie realizowała zadań, do których była powołana. Tak. I to były pensje dla osób związanych z kim? To jest koszt wynajmu i tak dalej. Więc pensje dla osób związanych z kim? No to były osoby zatrudniane z rekomendacji pana posłowie na część osób. Czyli 250 milionów jest to już to. Nie wiem. Radom to jest okręg wyborczy pana Adama. A w jakim okresie to było? Spółka funkcjonuje do dzisiaj w Radomie, z tego co wiem. To było pod koniec 2022 roku, została ona przeniesiona, natomiast utworzona pod koniec 2022 roku. W 2023 uruchomiono siedzibę w Radomiu. Tak? Ta siedziba jest tam prowadzona, natomiast według informacji na koniec sierpnia 2023 pełnej działalności operacyjnej jeszcze ta spółka nie rozpoczęła na ten dzień. Udziałowcem tej spółki jest 100%. NCBR jest twórcą i udziałowcem tej spółki w 100%. Ale czy wiemy, co ta spółka podlega? Czy w tej sprawie zostało złożone zawiadomienie? Tak. Kiedy? Zawiadomienie zostało złożone w październiku 2023 roku. I co? Nie dalej jak półtora tygodnia wstecz byłem po 4 miesiącach poproszony o złożenie zawiadomienia ustnego, protokolarnie. No i właściwie nic. Przypominam Państwu, bo Państwo o tym możecie, tego możecie nie wiedzieć, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokuratura ma 30 dni na podjęcie decyzji o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. Jeżeli robi po 4 miesiącach, to znaczy, że nie dopełnia swoich obowiązków w sposób. Ja dodam, Szanowni Państwo, że my w trakcie tych czynności dowodowych, kontrolnych, zawsze zadawaliśmy to pytanie osoby przesłuchiwanej i to były kluczowe osoby z punktu widzenia funkcjonowania CBR-u. Czy były już wzywane na przesłuchania do prokuratury lub służb, mówimy o CBA, i praktycznie żadna z tych osób nie potwierdziła, żeby w jakikolwiek sposób była indagowana przez zarówno prokuraturę, jak i służby. Mam pytanie. A proszę powiedzieć, co te osoby w tym Radomiu robią? Coś muszą robić. Co te osoby w tym Radomiu robią? No, to jest oczywiście pytanie. Tego wątku nie badaliśmy, przyznam szczerze. Badaliśmy ten obszar, czy zebraliśmy informacje wskazujące na przeniesienie. Natomiast to jest podobna sytuacja jak instytucja, która została utworzona na poziomie Brukseli, gdzie też NCBR partycypował w kosztach, gdzie też formalnie nie odbywały się żadne merytoryczne działania, które przysparzałyby korzyści NCBR-owi. Czy można tak kolokwialnie powiedzieć, że oni po prostu przeżerali te pieniądze? No, środki będziemy w stanie określić szczegółowo w momencie, kiedy byśmy to badali, dlatego też z ostrożności wskażemy, że spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej, a niestety koszty utrzymania tej spółki, jak Państwo widzicie, są spore. Panie dyrektorze, czy te 250 milionów tam były też środki unijne? Znaczy, część środków na utrzymanie oczywiście to są środki pochodzące z budżetu państwa, tak, i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Ale my je traktujemy oczywiście jako środki budżetowe. To nie jest, dodam tylko, to nie jest jedyna spółka, bo tych spółek mamy 4. Proszę następny.
Zaraz, bo prosimy już na koniec tylko przytoczę właśnie informację też o następnej spółce, NCBR Investment Fund ASI. To jest spółka, też 100% kapitału ma NCBR, przeznaczona do inwestowania małych i średnich przedsiębiorstw, które są jakby startupów, tak? Na początku swojej działalności. I tutaj również ponadto na koniec swojej działalności w NCBR-ze panowie Kuch, czyli pan dyrektor Paweł Kuch oraz doradca, czyli brat Karol Kuch, próbowali przejąć kierowanie NCBR Fund, wprowadzając tam osoby z nimi związane. Chodziło między innymi o przejęcie kontroli nad komitetem inwestycyjnym, do którego Paweł Kuch wprowadził Karola Kucha. I to tyle. To ja, szanowni państwo, jeszcze tylko w kwestii podsumowania tak krótkiego. Zapoznaliśmy państwa z tą pierwszą częścią, taką powiedziałbym merytoryczną, gdzie kontrolerzy wskazali na nieprawidłowości ryzyka. Najistotniejszym ryzykiem, poza oczywiście tymi, które wskazaliśmy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, metodologię działania, rozpatrywanie konkursów, to jest też sama pozycja i funkcja w tej chwili pana dyrektora, bo o ile wiem, pan dyrektor nadal jest tą samą osobą i tam wskazaliśmy w wystąpieniu do ministerstwa, że budzi nasze wątpliwości tryb powołania, co niewątpliwie ma impact na ewentualne roszczenia ze strony i podmiotów, które jakby zostały odrzucone, ale też podpisywane są w tej chwili decyzje na bardzo duże kwoty w ramach już FEG-u i to może być też przedmiotem badania i ewentualnie postępowań sądowych. To jest bardzo duże ryzyko. Dobrze, zaraz rozpoczniemy pytania. Ja chciałem też, szczerze mówiąc, nie przeczytałem państwa raportu i jestem dosyć szokowany w związku z tymi informacjami, które państwo już przedstawili. Raz szokuje mnie fakt, iż prokuratura przy takich informacjach o takiej niegospodarności zawiadomiona przez Najwyższą Izbę Kontroli przez 4 miesiące nie wszczyna postępowania. To dla mnie jest rzecz niewyobrażalna i chciałbym zapowiedzieć tym wszystkim prokuratorom, którzy są za to odpowiedzialni, żeby nie myśleli, iż tego typu zaniedbania pozostaną poza uwagą parlamentu. Myśmy się zobowiązali wobec wyborców, że rozliczymy każdą złotówkę, a to oznacza również rozliczenie tych, którzy mają ustawowy, konstytucyjny wręcz obowiązek ścigania oczywistych przestępstw, czyli prokuratorów. I z pewnością do tej sprawy wrócimy. Kto przez 4 miesiące nic nie zrobił w tak oczywistej sprawie? Po drugie, myślę, że będzie konieczne spotkanie również zespołu z odpowiedzialnym ministerstwem, aby wyjaśnić kwestie z tych postulatów, które mają charakter systemowy i personalny, dlatego że nie możemy zostawić tej kwestii nierozwiązanej. Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Kierzyk-Koperska. Szanowni państwo, ja chciałam zapytać o rolę OLAF-a w tym wszystkim, dlatego że wiemy, że mamy do czynienia ze środkami unijnymi. OLAF się mocno zaniepokoił po państwa raporcie tym, co dzieje się z funduszami unijnymi. I mam kilka pytań w związku z tym, bo wiemy, że od kilku lat nierespektowana jest Karta Praw Podstawowych i w związku z tym należy stworzyć mechanizmy, które będą zabezpieczały właśnie te zagadnienia. Natomiast pytanie jest moje takie, czy państwo również sprawdzaliście we wnioskach, w takich poszczególnych miejscach, formularzach, gdzie trzeba zagwarantować wypełnienie tych karty praw podstawowych, w tych wnioskach, które zostały pozytywnie zaopiniowane, czy rzeczywiście wnioskodawcy, beneficjenci środków ostatecznie wypełnili ten punkt konkursowy, bo on jest obligatoryjny. Nie wiem, czy może państwo będziecie tak odpowiadać na bieżąco, bo za dużo pytań. To może tak na bieżąco. Szanowni tak. Państwo, jeśli chodzi o OLAF-a, to rzeczywiście my nawiązaliśmy współpracę. Jesteśmy po kilku spotkaniach. Dodam tylko, że ta współpraca jest bardzo owocna. Jesteśmy otwarci na współpracę. Doszło do kilku spotkań i bieżącej wymiany informacji, w ramach której OLAF prosi nas o dostarczenie określonej ilości czy jakości dokumentów, informacji i jest zgoda pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli na taką współpracę. Więc w tym zakresie prowadzimy bardzo aktywne działanie.
A czy te informacje zostały zgłoszone do komitetów monitorujących i jakie ewentualne stanowisko mają komitety monitorujące w Polsce? Jeśli chodzi o, żebym ja dobrze zrozumiał pytanie. Bo jest obowiązek, ale to nie państwa, jakby obowiązek, tylko też NCBR powinien takie pewne nieprawidłowości do komitetów zgłaszać. Nie wiem, czy państwo też macie ustawowy obowiązek. Z tego co wiemy, to przynajmniej na czas zakończenia kontroli nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów i nie mamy takiej wiedzy, aby z NCBR-u płynęły informacje do komitetu zarówno, jak również do instytucji na poziomie unijnym o nieprawidłowościach. No wręcz to działa w drugą stronę. My wystąpienie oczywiście przesłaliśmy, zarekomendowaliśmy określone działania. Niestety na dzień dzisiejszy w naszej ocenie nie podjęto wszystkich działań, które rekomendowaliśmy. To proszę nam jeszcze na koniec mojej części pytań powiedzieć, co grozi nam jako Polsce, jeżeli OLAF uzna te środki za wydawane niezgodnie z przepisami rozporządzeń unijnych? Jeżeli państwo macie taką wiedzę, bo nie wiem, czy to jest adekwatne pytanie do państwa, no ale... Nie, to okej. Znaczy, myślę, że reperkusje na pewno są ryzykiem, natomiast co do ich skali, ewentualnie wiemy na pewno, że OLAF praktycznie każdorazowo kończy takie postępowania, kieruje do określonych komitetów i określonych struktur informacje z potwierdzeniem oczywiście nieprawidłowości, które ujawniono i które też otrzymano od organów kontrolnych danego kraju. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie dyrektorze i drodzy państwo. Z kontroli wynika, czy objawia się nam taki obraz chaosu i braku nadzoru właścicielskiego nad NCBiR-em. Pytanie, czy to aby nie jest celowe. Ja mam w tym miejscu pytanie do pana dyrektora. Czy w trakcie kontroli Najwyższa Izba Kontroli ujawniła rolę służb specjalnych i ich wpływ na funkcjonowanie NCBiR-u? Oczywiście zastrzegam, że jeżeli pojawią się i ocieramy się o informacje niejawne, to ja to pytanie w tym momencie wycofuję, ale bardzo bym prosił o odniesienie się do tego wątku. Ja oczywiście, patrząc na to, że pewne kwestie są objęte tajemnicą i ustawą o ochronie informacji niejawnych, wskażę tylko, że te wątki pojawiły się. My próbowaliśmy te wątki wyjaśnić. Niestety, pomimo naszych próśb, apeli i wniosków kierowanych w trybie artykułu 29, co powiem tak, że to jest tryb, który nam daje prawo, a rodzi obowiązek po drugiej stronie udzielenia merytorycznej odpowiedzi. Odpowiedź, którą uzyskaliśmy po wielu, wielu miesiącach, nie jest satysfakcjonująca. Mam nadzieję, że nowe kierownictwo służby odpowiedzialnej za nadzór i bezpieczeństwo tej instytucji między innymi odniesie się i też dla dobra tak naprawdę i tej instytucji, ale również NCBR-u, a dla nas w kontekście zakończenia pewnego procesu, bo ten proces w tym aspekcie niestety się nie zakończył. Drugie krótkie pytanie. Z kontroli wynika, że i w zasadzie chyba to jest pytanie z tezą, czy pan dyrektor potwierdzi, że obecny system zarządzania i procedury, które obowiązują i regulują pracę NCBiR-u, gwarantują rzetelne i zgodne z prawem wydatkowanie środków budżetowych? Mam tu na myśli środki zarówno unijne, jak i krajowe. No, my wskazaliśmy te ryzyka i w naszej ocenie oczywiście nie. Bardzo ważne jest, tak, już tak teraz to mówię jako przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, też obywatel, podatnik, należy jak najszybciej w naszej ocenie podjąć działania, i to bardzo radykalne działania, które doprowadzą do konwalidacji tych wszystkich nieprawidłowości, które wskazaliśmy, ale też zbudowania tej instytucji, bo mamy jeszcze PARPI, zapominajcie państwo, podobne problemy, bo kontrole też tam nikowskie miały miejsce i mają miejsce, co spowoduje, że te środki z FEŃG-u, one będą wydatkowane w sposób prawidłowy, rzetelny, bo jeżeli do tych zmian nie dojdzie, no to będzie oczywiście pogłębiało ten proces patologii. I to może rodzić konsekwencje na arenie międzynarodowej. Nie gwarantuje w mojej ocenie absolutnie. I ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Kontrola NIK-u, o której dzisiaj mówiliśmy, była kontrolą doraźną, przeprowadzoną w formule walk-through i obejmowała tylko niektóre z zagadnień. Czy Najwyższa Izba Kontroli planuje w najbliższym czasie podjęcie, oczywiście w ramach tej przestrzeni dotyczącej kontroli doraźnych, kompleksowej kontroli tych zagadnień? Szanowni państwo, ja
powiem tak, po zakończeniu kontroli do Najwyższej Izby Kontroli, do delegatury w Białymstoku spłynęło bardzo dużo materiałów. To od osób, które już brały udział w kolejnych konkursach na dyrektora NCBR-u, które wskazywały na podejrzenie korupcji. Mamy te materiały, mamy te dokumenty. Spłynęły do nas również prośby, wnioski o podjęcie się weryfikacji konkretnych przykładów. Ja nie będę wchodził w szczegóły. Dwa podmioty, które przeżyły gehennę. Jeden podmiot to jest w tej chwili podmiot z branży farmaceutycznej, który niestety zaczął produkcję w Chinach. Na skutek działalności polskich służb został wyautowany poza granicę, podjął działalność poza granicami. I drugi z podmiotów, mechanizmy są podobne. W momencie, kiedy dany podmiot rozpoczyna działania badawczo-rozwojowe, ten pomysł się materializuje i ta idea, ten know-how się materializuje, czyli mamy do czynienia z jakimś fenomenalnym pomysłem, który się zmaterializował. Pojawiają się służby specjalne, które wprowadzają tam kontrolerów. Za moment pojawiają się zatrzymania, tymczasowe aresztowania w niektórych przypadkach trwające od 14 dni do 3 miesięcy. W konsekwencji te podmioty trafiają na czarną listę. Dodam tylko, że w przypadku tego jednego z podmiotów NCBR przegrał już praktycznie wszystkie procesy sądowe, no to jest kuriozalne, gdzie sąd nakazał przeproszenie podmiotu, wobec którego wynajęto cały sztab prywatnych agencji detektywistycznych, działamy na szkodę tego podmiotu. I NCBR został obciążony również kosztami tych odszkodowania jakiegoś tam kilkutysięcznego, ale sam fakt przeproszenia. Takich osób jest już kilkanaście, które do nas nadesłały prośby, wnioski o podjęcie kontroli. Jest decyzja, aby i w tej chwili na tym pracujemy, aby w perspektywie kilku miesięcy przygotować tematykę kontroli specjalnej w tym zakresie, z tym, że chcemy w ramach tej kontroli specjalnej zbadać systemowo, jak działa ten układ. W cudzysłowie, proszę mi to... Panie dyrektorze, czy ja dobrze zrozumiałem, że NCBR i wraz ze służbami odkradały patenty od firm wnioskujących o wsparcie na innowacje? I wykorzystywały to do zarabiania pieniędzy ewentualnie i przymuszały te firmy i jakby w sposób opresyjny wypychały te firmy poza system bądź powodowały działania takie, które niszczą te przedsiębiorstwa, bo trochę taki obraz mi się z tego wyłania. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli wskazuje, i to opieram się na materiale, na zeznaniach, wskazuje, że dochodziło do takich przypadków i o takich przypadkach byli informowani kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłe kierownictwo i koordynator służb specjalnych. Jakie podjęte działania, nie odpowiem Państwu, być może one mają charakter niejawny, o których my nie wiemy, tak? Takie przypadki były przedmiotem rozmów z najwyższym kierownictwem służb specjalnych. Jeszcze raz, panie dyrektorze, bo chcę pan powiedzieć, że są dowody na to, iż NCBR, jak uzyskiwał informacje o jakimś pomyśle wdrożeniowym, to poprzez kanały w służbach specjalnych doprowadzał do upadku danej firmy, a później wykorzystywał ten pomysł? Żebyśmy się dobrze zrozumieli, z zeznań, które posiadamy w aktach, wynika, że dochodziło do handlu projektami i o takich praktykach byli informowani koordynator służb specjalnych. Ale wczesne. Co to znaczy handel projektami? To znaczy, że te projekty były sprzedawane, jak to określił świadek, poza NCBR. Świadek zeznał to pod przysięgą i o tych faktach były informowane zarówno służby, jak i koordynator. Dobrze, czyli rozumiem tak, ktoś składa wniosek, ma jakiś pomysł, ktoś ten pomysł na zewnątrz przekazuje do poza NCBR, ten, który składa, ma problemy aresztowania, zatrzymania i jakieś problemy finansowe, a ktoś inny na bazie tego wniosku, powiązany z NCBR-em, uzyskuje na to dotację, tak? Dobrze pana rozumiem? Nie wykluczam takich mechanizmów. A ile było takich podmiotów, które wycofały w trakcie procedury już opiniowania wniosku, czy formalnie, czy merytorycznie swój wniosek? Może nawet nie tyle wycofały, co na przykład nie otrzymały dofinansowania, a po zmianie kierownictwa NCBR-u do tych polecenia, które się pojawiło, wskazywało na przywracanie tych podmiotów, czyli powtórna weryfikacja. Mam oczywiście swoje podstawy do przyjęcia, dlaczego tak się zadziało. Natomiast jest kilka projektów, które były składane,
i te projekty niestety nie uzyskały środków dofinansowania, natomiast analogiczne projekty pojawiały się w innym obszarze, mówimy o patentach modyfikowane i tu właściciele tych podmiotów zwracają uwagę, że to jest bardzo poważne ryzyko, bardzo poważne nieprawidłowości. Kierowano też zawiadomienia do organów. Jakby my nie mamy wglądu w te postępowania z oczywistych względów. A proszę powiedzieć, czy te nowe podmioty, które składały te wnioski patentowe, były jakieś powiązane? Czy badaliście to z NCBR-em, czy z osobami, które tam funkcjonowały? Część projektów, które były realizowane, to były projekty, w ramach których w strukturze występowały osoby powiązane. My oczywiście nie mówimy teraz o wpływie tego powiązania, ale powiązane. To była bodaj małżonka prezesa jednej ze spółek zależnych od NCBR. To była też siostra, członek rodziny jednego z chyba kandydatów na prezesa lub dyrektora. No, takie związki oczywiście towarzyskie ustaliliśmy. Natomiast... Panie dyrektorze, ale czy to zgodnie z przepisami nie jest zabronione, jeśli mówimy o środkach unijnych? Pani poseł, to wszystko zależy od interpretacji, powiedziałbym, NCBR-u, bo można uznać oczywiście, że taki związek hipotetycznie, że jeżeli małżonka prezesa jednej ze spółek bierze udział w projekcie w jakimś tam etapie, to ktoś może uznać, że to nie ma wpływu na ocenę. Tak można oczywiście też uznać i tak też najczęściej uznawano. A czy to były spółki, które miały kapitał polski, czy to jest zagraniczny, ewentualnie z jakich państw? Jeśli chodzi o spółki, które, mówimy o podmiotach, które startowały, to były podmioty oczywiście na bazie kapitału polskiego. To samą ideą, bo oczywiście NCBR powstał po to, żeby wzmocnić ten potencjał innowacyjny, aby te 60 miliardów wydane w ciągu 15 lat, ja powiem Państwu szczerze, że to też z kontrolerami zastanawialiśmy się, czy znajdziemy gdzieś informację, która pokaże nam taki prosty sposób, może nie prosty, ale sposób, jaka jest efektywność wydatkowania tych 60 miliardów. Pytaliśmy też o to osoby wysokiego szczebla ministerialnego. Nie znaleźliśmy odpowiedzi. Nikt nie był nam w stanie racjonalnie wyjaśnić. Ja oczywiście mam świadomość, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest badanie i rozwój, no ale z drugiej strony, no to jeżeli wydajemy gigantyczne pieniądze, miliardy złotych na badanie i rozwój, to też nie może się odbywać w sposób taki, że no biorę kilkadziesiąt milionów złotych i po 3 miesiącach mówię, słuchajcie, nie udało mi się i te pieniądze nie są zwracane, a po prostu mi się nie udało. To jest pewien proces. No, na tle innych krajów wygląda to słabo, bo mamy to w jednej z prezentacji, jeśli chodzi o innowacyjność w Polsce, to przypomnijcie mi, trzeci od końca. A wydatkujemy całkiem spore kwoty. To są rzeczywiście potężne sumy, więc to jest też tak naprawdę wyzwanie. Uważamy, że kolejne środki płynące z FEŁG-u, ale nie tylko, to tak naprawdę jest wyzwanie dla... Przepraszam, że panu przerwę, panie dyrektorze, systemowych, ale mam tak konkretnie jeszcze. Czy badaliście na przykład kwestię tych dotacji dla brata pana ministra Szumowskiego? Nie, tym okresem, ten okres, który badaliśmy, zakres nie obejmował dotacji dla Bridge Alpha. To była jeszcze jedna z kontroli Bridge Alpha, która zakończyła się, była rozwiązana przez Departament Kontroli Doraźnych. I ona też niedawno była publikowana. Ona też dotknęła jednego z elementów dystrybucji środków dość dużych. I tam się pojawiły spółki, również ustalenia kontroli są budzące wątpliwości i szereg ryzyk. A panie dyrektorze, NCBR w swojej umowie dotacji miał często zagwarantowane prawo pierwokupu i odkupu tak pomysłów. Czy na tej podstawie wykupywano patenty i własność intelektualną? Nie mówimy o sytuacji, kiedy NCBR kupił ten patent i mógł sobie nim dysponować. Mówimy o sytuacjach, kiedy nie odkupiono, czy formalno-prawny aspekt jakby tu nie zaistniał. Ja myślę, że te podmioty, które się do nas zwróciły, no my oczywiście zawsze też pytamy o to, czy ewentualnie jakieś publiczne pojawienie się, skierowaliśmy też do tych osób informacje, albo już ona trafiła i jesteśmy po rozmowie z Olafem, te osoby z pewnością też te materiały do Olafa prześlą. No i mam nadzieję, że tam... Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie. A jak pan był ten tydzień temu w prokuraturze okręgowej w Radomiu, czy pan się pytał, co się stało, że przez 4 miesiące nic nie zrobili? Tak, panie pośle, panie mecenasie, pytałem pana prokuratora.
Szanowni Państwo, ja oczywiście zapytałem, natomiast musicie wiedzieć, że my złożyliśmy ponad 100 zawiadomień w przeciągu ostatnich 2 lat. Delegatura Białymstoku złożyła ich kilka co najmniej. I to są zawiadomienia, które dotyczą bardzo wysokich funkcjonariuszy tego państwa, byłych wysokich funkcjonariuszy. I żadne z tych postępowań nie nabrało fazy takiej, gdzie musiałbym się pojawić jako dyrektor i złożyć ustne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. To jest pierwszy przypadek. Zapytałem, nie uzyskałem odpowiedzi. Znaczy, złożyłem oczywiście stosowne zawiadomienie, złożyłem zeznania, no i czekamy cierpliwie na dalszy tok wydarzeń. Znaczy, ja już tutaj zapowiem Państwu, że wszystkie osoby, które otrzymywały zawiadomienia w takich sprawach, mówię o prokuratorach, i którzy przez miesiące nie zrobili nic w danej sprawie, będą przedmiotem naszego zainteresowania i odrębnego zawiadomienia, które przedłożymy w imieniu zespołu do prokuratora generalnego, a ja będę osobiście w tej sprawie rozmawiał z panem prokuratorem generalnym. Uważam, że oczyszczanie tej mafii, bo tak naprawdę tutaj z obrazu tego, co państwo tutaj żeście przedstawili, wynika obraz pewnego rodzaju struktury mafijnej, gdzie rozkrada się bezczelnie setki milionów złotych, gdzie podkrada się ludziom pomysły życiowe i ich niszczy prokuraturą, a zawiadomienia w tej sprawie nie osiągają nawet fazy wszczęcia postępowania. Natomiast przetrzymywanie zawiadomień już złożonych przez, mówię o tych zawiadomieniach osób prywatnych, a zawiadomienia złożone przez Najwyższą Izbę Kontroli, czyli najwyższy organ w państwie, który jest uprawniony do kontrolowania tego typu spraw, są traktowane jako nieistniejące, co tak naprawdę oznacza kpinę z instytucji, która jest wyznaczona konstytucją do badania określonych aspektów życia finansowego państwa. Wydaje mi się, że mamy do czynienia, proszę Państwa, z korupcją na niewyobrażalną skalę, chronioną przez prokuratorów w niewyobrażalny sposób. I to, ta ochrona, jak widzimy na przykładzie, który tutaj przedstawił pan dyrektor, ma charakter personalny, to znaczy, że to nie jest tylko związana z poprzednią władzą, ale są określone osoby w prokuraturze, które nadal w jakiś sposób chronią system kompletnie patologiczny. To wymaga stanowczych działań. Myślę, że to jest jedno z głównych zadań naszego zespołu, żeby przełamywać pewną indolencję państwa, pewne opory w strukturach władzy, w strukturach prokuratury, mniej sądów, bo tutaj nie mamy kontroli parlamentarnej nad sądami, bo to jest trzecia władza. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę, to wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli podjąć cały szereg działań, które tego typu patologie usuną, a winnych zjawiska polegającego na tym, że wspierano kradzież komuś patentów, że wspierano rozprowadzenie 250 milionów po swoich kolegach i koleżankach, że wspierano korupcję. Winnych tego stanu rzeczy my rozliczymy. Może to nie będzie za tydzień, może nie będzie za dwa, ale ci, którzy patrzą teraz na nas i widzą te zeznania, te wyjaśnienia tutaj złożone przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli, niech wiedzą, że za swoje czyny odpowiedzą, a ci, którzy do których trafiają tego typu zawiadomienia, niech co rychlej podejmą się swoich obowiązków, dlatego że my nie odpuścimy niczego i tutaj każda rzecz zostanie wyjaśniona. A pieniądze na taką skalę rozkradane, na taką skalę niszczone ludzkie życia będą przedmiotem naszego zainteresowania, dopóki sprawy do końca nie ujawnimy, nie wyjaśnimy i nie przedstawimy Państwu, bo ja myślę, że większość tych, którzy nas teraz słucha, to tego typu informacje uzyskuje po raz pierwszy. A przecież w normalnych warunkach, w demokratycznym państwie, sytuacja, w której jeden z najwyższych polityków rządzących, lider partii wchodzącej w skład w koalicji rządzącej, mówię tutaj o liderze Partii Republikanów,
zakłada spółkę, która marnuje 250 milionów złotych na jego kolegów i koleżanki, taka historia skończyłaby każdy rząd. Tymczasem tu mieliśmy patologię jeszcze wyższego szczebla, bo te rzeczy były kryte przez organy wymiaru sprawiedliwości. I mamy stąd sytuację kompletnie patologiczną, którą w terminologii prawniczej nazywamy mafią. Dlatego, że mafia to jest zblatowanie przestępczości z władzą. Tutaj mieliśmy do czynienia, proszę Państwa, z mafią, polską mafią. To, co się ujawnia z tych tutaj z obrazu inspektorów, zarówno jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości poprzedni, jak i teraz, jeżeli chodzi o NCBR, to ujawnia się nam obraz polskiej mafii, która opanowała określone fragmenty życia państwowego i z którą walka zawsze jest trudna, dlatego że mafia po prostu oznacza zblatowanie się wielkiego biznesu, oznacza się zblatowanie władzy politycznej, oznacza zblatowanie się osób z wymiaru sprawiedliwości. Tak więc widzicie Państwo ciężar tych zadań. Bardzo panu dyrektorowi i Państwu dziękuję za złożenie tych bardzo ciekawych informacji, dla mnie szokujących zupełnie. Myślę, że jeszcze będziemy się spotykać w tej sprawie, jak posuniemy dalej kolejne kroki w wyjaśnieniu tej historii. Sądzę i tutaj myślę, że to jest wspólna nasza decyzja, że będziemy chcieli się najpierw spotkać z ministerstwem właściwym, odpowiedzialnym za NCBR, a później z prokuraturą, aby nam powiedzieli, no chociażby formalnie, co jest przyczyną tego, że tego typu zawiadomienia są de facto wyrzucane do kosza. Jeszcze pan dyrektor chciał. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko dodam, taka krótka konsultacja. Z ust ministra usłyszeliśmy, że minister nie ma żadnego wpływu na spółki. I dodam państwu tylko taki przykład, gdzie minister zwróci się do jednej ze spółek z pytaniem o wydatkowanie zatrudnienia. Nie otrzymał w ogóle dokumentów, aczkolwiek był ministrem odpowiedzialnym za działalność CBR-u. I jeszcze na koniec, ja będąc w prokuraturze, oczywiście zadałem to pytanie, tak by, panie mecenasie, panie pośle, nie naruszy tajemnicy postępowania karnego. Zapytałem o to, czy generalnie ktokolwiek do tej pory pokusił się o taką prostą czynność, czyli zebrał informacje ze wszystkich prokuratur w Polsce, aby zdiagnozować, ile tak naprawdę mamy w tej chwili postępowań związanych z NCBR-em. I uważam, że od tego trzeba pewnie zacząć, bo z naszej wiedzy wynika, że tych postępowań jest co najmniej kilka. Wynika z tego, że różnego rodzaju jednostki zwracały się do nas z zapytaniem ewentualnie o to, co my robimy. Nie wiem, jaka była intencja tak naprawdę, ale uważam, że to jest pierwszy krok, abyśmy też zdiagnozowali potencjał, bo być może analiza tych wszystkich postępowań, to co pan przewodniczący powiedział, to czasami być może długoterminowość w realizacji tej czynności i to pokaże nam pewną skalę tego, czy rzeczywiście była intencja ścigania, czy też nie było tej intencji ścigania. Uważam, że to jest rzecz podstawowa. My oczywiście, jak podkreślę tylko, że zawsze kierując do prokuratury zawiadomienia, staramy się prokuraturze sygnalizować, że jesteśmy otwarci na współpracę, jesteśmy skłonni do złożenia bardzo obszernych zeznań, bo zależy nam również na tym, żeby te efekty pracy kontrolerów nie szły na marne. Ja tylko dodam, że stało się już standardem niestety, że większość postępowań, które kierowaliśmy, zawiadomień, kończyła się odmową wszczęcia lub też umorzeniem bez przyjęcia od nas formalnego zawiadomienia i przesłuchania nas. No powiem szczerze, ale nawet zażalenie, które wskazywało na takie, no pan mecenas jest lepszy zdecydowanie specjalistą, ja też mówię to jako adwokat prawnik, no, przyzwyczailiśmy się niestety do tego, do tej patologii, gdzie prokurator po 8 miesiącach odmawia wszczęcia, nie przesłuchując, nie zbierając materiałów. No, są to rzeczy kuriozalne. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie radykalnej poprawie. Pan poseł Piotr Kandyła jeszcze prosił o głos. A ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Jak to możliwe, że minister nie ma wpływu na spółki podległe Skarbu Państwa? No właśnie, to już są przepisy ustawowe i niestety zwróciliśmy uwagę na ostatnie zmiany legislacyjne z dnia o nadzorze i rozliczeniu z nią. Tak, dokładnie. To jeszcze dwa słowa odnośnie ustawy wdrożeniowej nowej, która jeszcze w
której nie ma w ogóle kwestii związanych z desygnacją, czyli czy dany podmiot gwarantuje prawidłowość wydatkowania środków unijnych. W poprzedniej ustawie była taka procedura desygnacyjna, tutaj takiej procedury nie mamy w obecnej ustawie wdrożeniowej dotyczącej FEG-u między innymi, więc nawet nie można zlecić jakby audytu w tym zakresie, czy dany podmiot gwarantuje to, żeby wydatkować w prawidłowy sposób i środki unijne. Natomiast tu jeszcze jest ta kwestia właśnie z ustawy o NCBR wynika, że nie ma nadzoru bezpośredniego między ministrem a spółkami zależnymi od NCBR-u. Także minister nie ma dostępu do spółek, jakby do nadzoru nad spółkami. Wiemy, że jest teraz procedowana zmiana ustawy o NCBR, być może to już zostało zauważone, mamy nadzieję, że tak, ponieważ no, z naszych informacji wynika, że w sytuacji, gdy minister wnioskował o dane ze spółek, otrzymał informację odmowną z uwagi na to, że nie podlegają jego nadzorowi. Ja chciałbym zwrócić jeszcze sprawę na jeden wątek. Powszechnie wiadomo, że wnioski jakiekolwiek do projektów przygotowują firmy zewnętrzne. One sobie biorą później około 10%, więc jak weźmiemy 60 miliardów, to mogą być ogromne pieniądze. Czy badaliście ten wątek, czy firmy, które przygotowały wnioski dla projektów, czy to były firmy związane z jakimiś politykami, bo one bardzo często mają wpływ na to, kto otrzymuje środki. Czy badaliście ten może wątek? W tym zakresie, który był przedmiotem kontroli, natknęliśmy się na powiązania osób przygotowujących wnioski z osobami pełniącymi funkcje. Natomiast kontrola specjalna, którą planujemy, ma objąć kontrolę systemu i też weryfikacji. Więc to temat jest, dotknął pan tematu szerszego. Tak, zauważyliśmy ten problem i on jest w tej chwili w przygotowaniu w koncepcji tematyki czy programu do kontroli specjalnej. Jedno krótkie pytanie. Czy państwo po tej kontroli w zakresie nadzoru nad spółkami przygotowali wniosek de lege ferenda, czyli o zmianę prawa, czy dopiero planujecie to zrobić przy okazji następnego podjęcia kontroli uzupełniającej czy tak zwanej specjalnej? Kontroli specjalnej, dlatego że w ramach kontroli specjalnej chcemy dotknąć systemowego funkcjonowania. Mając oczywiście już bazę, bo mamy w tej chwili już zgromadzone, zagregowane praktycznie wszystkie kontrole, które były prowadzone, również informacje zewnętrzne. To nam pozwoli na podjęcie takich radykalnych już wniosków do referenda, które będą wskazywały na potrzebę zmian. Natomiast ten jeden element, który poruszył kolega, no wskazuje, że to już pewne ryzyko, więc to trzeba już tak naprawdę zadziałać dość szybko. No pytanie. Czy państwo, jak się składali te zawiadomienia w odniesieniu do różnych tych kwestii, które były przedmiotem gigantycznych nieprawidłowości, dostrzegliście jakieś zjawisko takie, które dotyczyło na przykład was, nikowców, jeżeli chodzi o działania prokuratury, próba jakiegoś zastraszania, jakichś śledztw, które, bo to w tej chwili się, my badamy te kwestie dotyczące wokół Pegasusa i tak dalej. Więc różne osoby były zastraszane przez prokuraturę. Czy takie zdarzenia miały miejsce? A ja powiem od siebie, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja byłem obiektem zainteresowania już kilku prokuratur. Byłem wzywany, najdalej to był Lublin, gdzie po przyjeździe do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadałem pytanie, dlaczego? Na co funkcjonariusz odpowiedział mi, że tak musiał zrobić, jest mu bardzo przykro. Musi wykonać te czynności. Oczywiście poświęciłem ten czas, pojechałem. Potem w kolejności kolejne zawiadomienia, czy kolejne przesłuchania. Byłem w kilku prokuraturach, w kilku służbach. No, przyjmuję to, powiem tak, no teraz już nie. Natomiast nie byłem niestety wzywany w sytuacji, kiedy podpisywałem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, a byłem wzywany w sytuacjach, gdzie no, zadawano mi cały szereg dziwnych pytań. Ten Lublin to tak naprawdę żadnego związku, ale jak usłyszałem, jest takie polecenie, więc prosiłem, żeby w trybie pomocy prawnej, może to w Białymstoku czy w Warszawie nawet bliżej, no niestety nie, bo nie wyrażono na to zgody, takie jest polecenie. No i oczywiście byłem przedmiotem, czy podmiotem zainteresowania kilku prokuratur, ale oczywiście nadal pragnę państwa zapewnić, że nie mam statusu jakiegokolwiek negatywnego. Złożyłem te zeznania, które miałem złożyć oczywiście i
Te sprawy, już tylko dodam, że one toczą się już niektóre chyba, być może zamknięte są, nie wiem, nie jestem stroną, 2-3 lata. To ciągle tam wezwania i ciągle uzupełnione dziwne jakieś przesłuchania. Ostatnie pytanie, pan poseł. Ja serdecznie dziękuję za to, co zrobiliście i za waszą pracę, bo okazało się, że oceny były sterowane tak naprawdę, wybiórczo informowane niektóre podmioty, nietransparentny wybór ekspertów, konflikty interesów, niepełna wiedza o funduszach, ogólnie ręczne sterowanie, ale wspomnieli też państwo o firmach, o podmiotach, które zostały usunięte z listy refundacyjnej. Czy sprawdzaliście, jakie to były firmy? Bo teraz one są, niektóre firmy dochodzą odszkodowań w sądzie i czy nie istnieje taka sytuacja, że były to firmy, które zostały specjalnie odrzucone, żeby nie napracując się zbyt wiele, dostały odszkodowanie? Czy taki wątek był w ogóle sprawdzany? Ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale wiele z tych informacji, które usłyszeliśmy, są kuriozalne, więc może też taki mechanizm zaistniał. Znaczy, mechanizm, który tu wskazaliśmy jako nieprawidłowość, polegający na powtórnej weryfikacji przez ministerstwo, do czego ministerstwo nie ma uprawnień, rzeczywiście wygenerował ryzyka. My wiemy tylko tyle, że te podmioty, z tego co już ustaliśmy, w większości weszły na drogę sądową. I powiem szczerze, no, oczywiście wyroki zapadają na sali sądowej, natomiast jest bardzo duże ryzyko przegrania tych postępowań i wypłaty odszkodowań ze Skarbu Państwa. A to powiem szczerze, panie pośle, bardzo interesująca teza. Znaczy, nie badaliśmy, znaczy zostały odrzucone. Powiem tylko tyle, że odrzucone te argumenty, które tam podniesiono, no, są argumentami takimi, powiedziałbym, nie do końca natomiast merytorycznymi, ale fakt faktem, te podmioty zostały, no ktoś tam w tle oczywiście mówi, że takie odrzucenie, czy w ramach tej procedury to jest otwarta droga do odszkodowania, ale tego wątku nie badaliśmy. No bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. Mogę się na koniec. Dziękuję państwu uprzejmie. Bardzo również dziękuję za obecność mediów i dziękuję za obecność wszystkich posłów. Ja szczerze mówiąc jestem zszokowany tymi informacjami. Myślę, że będziemy musieli to w najbliższym posiedzeniu zespołu omówić, jakie dalsze kroki podejmiemy, aby tej sprawie nie dać urwać łba, krótko mówiąc. Bardzo też dziękuję tutaj za wnikliwe pytania. Mamy ze sobą specjalistę, który jest jakby dedykowany do oceny tych wszystkich działań, które podejmuje Najwyższa Izba Kontroli, bo pan poseł Witek pracował przez szereg lat w Najwyższej Izbie Kontroli. Także bardzo się cieszę, że tutaj się zaangażował merytorycznie w ten wyjaśnienie tej sprawy. A państwu dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję.